Henlock, widziałam bardzo wysokie recenzje, a jest po prostu, wszyscy teraz ją noszą, bo można to przyczepić w różne miejsca i budować różne struktury. Dzień dobry, kochani, witam w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, gdzie wam pokazuję ogromny Temu haul. Chciałam kilka rzeczy tam wypróbować, bo jest bardzo dużo rzeczy, które poszło jakby wiralowo na Amazonie, które oni sprzedają te same rzeczy. Plus widziałam Temu wszędzie, i na Instagramie, na Facebooku, i na TikToku. I po prostu chciałam wypróbować, żebyście wy nie musieli. Chciałam przetestować te produkty i wam pokazać, co zamówiłam, co na razie u mnie się sprawdziło. Nie wszystkie produkty wypróbowałam. I zaczniemy od łazienki, od co kupiłam, jeśli chodzi o takie beauty products. Pierwsza rzecz to ta opaska, bo jest po prostu, wszyscy teraz ją noszą i bardzo polecają, jak myjesz twarz i tak dalej, fajnie wygląda. I do tego były takie na rękawy, bo coś, co mnie irytuje, coś małego, co mnie irytuje, to jest, jak myję twarz, to jak mi woda tutaj ścieka, i to po prostu powinno wyeliminować to. So, cieszę się, już nie mogę się doczekać, żeby to wypróbować. Ja teraz przez to, że jestem w ciąży, to bardzo często mam dodatkową pielęgnację i tutaj to mi wesprze w tym temacie. Dodatkowo, co chciałam wypróbować, to są takie claw clips. Teraz wszyscy je noszą, ja je pamiętam z lat moich liceum. Tutaj widziałam takie kwiatuszki i też kupiłam taki wielopak tych do włosów, bo Matylda też uwielbia je nosić. Teraz miałam jedną, dostałam od koleżanki i zamówiłam po prostu wiele innych kolorów, taki wielopak. Powiem wam szczerze, że jakościowo ja już je bardzo dużo noszę, tak jak widzieliście, w sumie jak oglądaliście vlogi z wakacji, to ten jeden po prostu non-stop nosiłam. No i jakościowo są naprawdę... Jestem pod wrażeniem. Ja po prostu związuję włosy tak i zaczepiam włosy tak. Szczególnie, że mam trochę dłuższe włosy teraz, to u mnie się to sprawdza. Też jak Zidzia się urodzi, to będzie taki szybki sposób, żeby spiąć włosy. No i tutaj ten te kwiatuszki też są bardzo fajne i też pomyślałam, że dziewczynki też będą chciały mieć, to też zamówiłam akurat 4 takie neutralne kolory, żeby też mogły je nosić spokojnie do szkoły. Kolejna rzecz taka właśnie do łazienki, też taki bardzo fajny gadżet, to jest da perfumy. Tutaj dajesz swoje ulubione perfumy i możesz się tym psikać. Możesz to brać na podróże, mieć w torebce i cały czas mieć swoje ulubione perfumy ze sobą. To też bardzo fajny taki gadżet. Kilka teraz rzeczy do kuchni. Zaczniemy od tego. To jest taki slicer mandolin, żeby pomogło ci, ułatwiło ciąć po prostu warzywa. I stwierdziłam, że bardzo bym chciała to wypróbować. Ma bardzo dużo recenzji na Temu i bardzo wysokie były te recenzje. Jedną rzecz, co mi brakowało w kuchni, to jest taki mandolin slicer, wiecie, żeby tak cienko kroił, jeśli chodzi o kabaczki, czy nawet ogórek, żeby zrobić mizerię, czy cokolwiek. No i patrzyłam się i bardzo dużo osób używa te końcówki, żeby kroić pomidory, cebulę itd., itd. I bardzo chwalą ten gadżet do kuchni, co stwierdziłam, że wypróbuję. Kolejną rzecz, to jest, jak wiecie, mam air fryer i do air fryer zamówiłam takie wkładki, żeby było po prostu łatwiej to czyścić. To wygląda jak taka wkładka do kawy, jest na podstawie papieru do pieczenia, po prostu to wsadzasz i masz mniej czyszczenia później. Dodatkowo, co widziałam wszędzie na Amazonie, bardzo dużo też mam to polecało ze Stanów. To są takie lunchboxy, śniadaniówki dla dzieci.
stwierdziłam, że też Matylda teraz potrzebuje, ona tylko ma obiad w szkole i no jest od 8 do 16, co to i ma kilka przerw na jakąś przekąskę i stwierdziłam, że to jest taki idealny rozmiar na tą przekąskę. W górnej części jest łyżeczka, widelec i w dolnej części są takie na pół przegródki. To też jest like BPA free, sprawdzałam. Można to wsadzać do mikrofalówki i też do zmywarki, co też było dla mnie akurat istotne, żeby ułatwić mi życie. I ja to zamówiłam w dwóch rozmiarach, taki większy pojemnik i mniejszy. I powiem Wam szczerze, że teraz ostatnio jak byłam szukać te śniadaniówki w sklepie, bardzo podobne designy były w większości w sklepach teraz w Polsce, że po prostu wyglądają identyczne do tych, które widziałam w sklepach, tak jak, nie wiem, Duka czy Home Menu i tak dalej. To bardzo podobny taki design. Kolejny taki gadżet do kuchni, co mi się przyda szczególnie teraz, jak mam cukrzycę ciążową, to bardzo uważam, ile oleju używam w jedzeniu. Normalnie to wiecie, wszystko na oko i tak dalej. Ale taki stwierdziłam, że coś, co mi ułatwi. Ja też kupowałam w takich sprayach różne oleje z czosnkiem czy z chili i tak dalej. Ale to stwierdziłam, że taki gadżet, gdzie tutaj dodam oliwę i tak dalej, to po prostu ułatwi mieć taki psikać, to ułatwia tą całą proces gotowania. Kolejna rzecz, taki gadżet, który widziałam po prostu absolutnie wszędzie, to jest gadżet trochę do sprzątania, to jest ta zła pani i ta niezadowolona pani. Tutaj jest ile octu trzeba dodać, dodajesz tutaj ocet i wodę, wsadzasz ją do mikrofalówki na minutę, dwie i przez to, że ona paruje, ta para ułatwia sprzątanie mikrofalówki i podobno to jest, tyle ludzi polecało, że influence. Kolejną rzecz to jest taka wkładka. Można to korzystać z wannie czy gdziekolwiek. Ja to będę używać u nas w zlewie, w kuchni, bo nie mamy, nasz zlew nie ma takiej przykrywki, żeby łapało jedzenie i po prostu my tam palcami musimy, czy szczotką, czy coś, żeby to wszystko wyskubać i wrzucić do kosza, a jak masz coś takiego, to będzie łapało wszystkie jedzenie, albo na przykład jak dasz to prysznica, czy coś takiego, to też może łapać wszystkie twoje włosy i tak dalej. W kuchni to no, kawałki jedzenia i po prostu stwierdziłam, że spróbujemy, zobaczymy, czy to nam się sprawdzi. Jeszcze jeśli chodzi o inne takie gadżety, to kupiłam dziewczynkom do mycia rąk i też, żeby mieć w lepce, to są takie płatki róży, które są mydłem. Przez to, że zauważyłam, szczególnie jak byliśmy teraz ostatnio na wakacjach, że bardzo dużo łazienek nie mają mydła. Nie wiem dlaczego. I stwierdziłam, że jak to będę miała w torebce, to akurat nam się przyda. Kolejny taki mały gadżet, który uratował już nam życie, bo już skorzystaliśmy. To są takie haczyki na... pregnancy brain. Na suwaki. Ha! Na suwaki. To jest specjalny taki gadżet na suwaki, który po prostu jak ci się suwak zepsuje, to możesz to sobie zahaczyć. My mamy tak z kołdrą Matyldy, ten zamek się zepsuł i po prostu sama kołdra jest super, no tylko ta końcówka zamka jest zepsuta. Wiem, że kurtka Johna też jest zepsuta, wiem, że ten pokrowiec od materacu też nam ten zamek się zepsuł, to takie małe rzecz nam po prostu ułatwi życie. Kolejna rzecz, co nam ułatwi życie, to jest taki gadżet, który mierzy stopy dziecka. Słuchajcie, jakie ja mam problemy z butami z dziewczynkami, żeby znaleźć dobry rozmiar. Po pierwsze czuję, że buty dla dzieci to mają tak rozszerzoną rozmiarówkę, że po prostu masakra. Nawet ta sama firma
jak, nie wiem, 23 pasuje dla Emy, w jednym bucie, a w drugim bucie jest za mały i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mamy taki problem z tym, to zamówiłam i to daje rozmiar w centymetrach i bardzo często na strony producenta, jak masz rozmiar, to oni tam piszą, ile to jest centymetrów, jeśli chodzi o stopa. Jak mówię, to myślę, że mi ułatwi życie o 1000%. Tak samo mieliśmy z butami na przykład Crocs, że oni mają bardzo dziwną rozmiarówkę. No i nie zawsze twoje dziecko jest wystarczająco cierpliwe, żeby pójść i to kupić. Ja też często dla dziewczynek są po prostu lepsze okazje online, to kupuję ich buty online i to mi po prostu ułatwi. I powiem wam szczerze, że większość teraz sklepów, jak pytałam się o takie rozmiarówki, to nie mają. I dlatego to pójdzie do szafy z butami. Będziemy po prostu z tego korzystać i to nam ułatwi kupowanie butów like forever, na zawsze. Jestem tego pewna. Kolejna rzecz, z którą chciałam z wami się podzielić, co będziemy teraz używać z dziewczynkami na rano i popołudnie, to się nazywa taki chore chart. Jedna z moich ulubionych youtuberek ma coś podobnego, ona chyba to kupiła na Amazonie, ale też jest to w Timu. Tutaj wpisujesz, co dziecko ma zrobić rano, wieczorem czy cokolwiek i jak dziecko to zrobi, to po prostu może sobie przestawić. To jest takie, gdzie dziewczynki to będą mieć, albo powiesimy to im na ścianie, albo damy, gdzie oni to widzą, gdzie one będą to widziały i na przykład jest, ubieramy się, dla Matydy napiszę i dam obrazek, dla Emci tylko dam obrazek i jak mówię, myślę, że to nam ułatwi po prostu i poranki, i wieczory, mycie zębów, wiecie, takie podstawowe rzeczy, co dziewczynki muszą robić co poranek, co wieczór, to będzie tutaj na tej liście, visual cue będą widziały, co jeszcze muszą zrobić, zanim położą się spać, posprzątać w pokoju, rano pościelić łóżko. Oczywiście my im pomagamy w tym, szczególnie na przykład ścieleniem łóżko dla Emy, tak? Ona jest już jeszcze trochę malutka. I jak mówię, dziewczynki będą mogły sobie oznaczać, że a, już zrobione. To jest takie gratifying, nie wiem jak... Ja też sobie robię checklisty w domu i uwielbiam. Kolejną rzecz, którą z wami chciałam się podzielić, co już jest u nas ogromny, ogromny hit, już wam pokazuję opakowanie. To jest coś takiego, my mieliśmy takie większą wersję tego dla Enci, jak była mniejsza, a teraz kupiliśmy te mniejsze, zamówiliśmy te mniejsze, bo naprawdę super gadżet. Dziewczynki się tym bawią w wannie akurat teraz, ale też jest fajne na podróże, bo można to przyczepić w różne miejsca i budować różne struktury i like, po prostu fajnie się tym bawić. So, to jest taka fajna zabawka, którą polecam. Jeszcze takie rzeczy organizacyjne, które chciałam wam pokazać. Ja teraz jestem, jak nie wiecie, jestem w ciąży i mam takie po prostu, ja lubię zawsze być zorganizowana, ale tym bardziej przed narodzinami dzieci, bo mam dwójkę dzieci, to mój dom naprawdę lśni, przeglądam wszystko, czyszczę wszystko. To się nazywa nesting po angielsku, coś tam gniazdo po polsku. No anyways, so kupiłam kilka rzeczy do organizowania naszych rzeczy. U mnie dziewczynki i dla nowej Didi. I coś, co znalazłam, to jest takie na podkoszulki, że można włożyć tutaj podkoszulki, czy majtki, czy whatever. I to u nas się już sprawdza, jak widać, już jedno jest pełne podkoszulek dla Matydy do szkoły. No i też różne tutaj rozmiary, tutaj na przykład planowałam dać naszą pościel, prześcieradła i tak dalej, żeby to wszystko było w miarę zorganizowane i łatwiej do ogarnięcia. Różne takie dividers, to akurat będzie dla bluzy dziewczynek i tak dalej, i tak dalej. To u nas, ja wiem, że na pewno się sprawdzi. Kolejną rzecz do organizacji to na kable, bo mamy kable od telefonów, od aparatów i tak dalej wszędzie, to kupiłam takie akrylowe pudełko i każdy kabel będzie miał swoje miejsce i mam nadzieję, że uda mi się przekonać Johna, że niektóre kable oddać, czy like, oddać, bo mamy bardzo dużo duplikatów, a John nienawidzi
wyrzucać kabli. So, here we are. To chciałam wypróbować, bo używamy bardzo dużo tego. To są magiczne gąbki, szczególnie na ścianach. Bardzo delikatnie te magiczne gąbki moczę i to czyści ściany w wspaniały sposób, też buty i tak dalej, i tak dalej. No i te magiczne gąbki były w super cenie, to chciałam wypróbować, czy jest różnica pomiędzy tymi, a tymi, gdzie kupuję w normalnym sklepie, nie online. Chciałam po prostu zobaczyć, czy to działa, czy nie działa. To są takie packing cubes, takie woreczki do pakowania. Znowu, bardzo popularne to jest w Stanach i widzę, że bardzo dużo na przykład youtuberów, ludzie na Instagramie bardzo polecają te packing cubes, że jak się w tym pakujesz, to zajmujesz mniej miejsca i stwierdziłam, że na torbę do szpitala to mi się przyda. Jeden będzie dla mnie, drugi będzie dla Didzi i tak dalej. Zobaczymy, czy wszystko uda nam się zmieścić w tych i przez to będziemy zajmować mniej miejsca. Mam nadzieję, że tak. Bo jednak dużo rzeczy się zbiera do tego szpitala. Ja pamiętam, miałam taką podręczną walizkę plus mój mommy bag i John musiał mi ostatnio kilka rzeczy podwieźć, no ale może przez to, że byliśmy w szpitalu przez tydzień. Z Matydą też byłam w szpitalu przez tydzień. I jeszcze na podróże, co stwierdziłam, że będzie taki fajny gadżet, żeby mieć pod ręką, to jest, żeby trzymać biżuterię w taki zorganizowany sposób, bo ostatnio właśnie mi brakowało tego, chciałam wziąć jakieś naszyjniki, wsadziłam to do torebki i wszystko się pomieszało. Tutaj jest miejsce i na kolczyki, i na naszyjniki, można to wszystko fajnie pochować. Nie było to jakieś drogi ten gadżet, ale myślę, że bardzo nam, mi w tym przypadku się przyda. I ostatni gadżet kuchenny, o który chciałam Wam pokazać i zapomniałam Wam pokazać. Wiem, że można to znaleźć w mnóstwo miejsc, ale coś, co mi brakuje, to jest taki na kawę, żeby mleko tak wirować bardzo szybko, zrobić piankę dla mleko. Moje dziewczynki ostatnio mają, uwielbiają batę, tak to nazwaliśmy. I dawno Matyda to tak nazwała. I bierzemy po prostu ciepłe mleko, wirujemy i tam jest taka pianka i one się czują fancy, bo piją coś fajnego i tak dalej, i tak dalej. To stwierdziłam, że taki gadżet będzie fajny też na gorącą czekoladę. Można bardzo dużo rzeczy fajnych robić z tym gadżetem i w ostatniej chwili to akurat też zamówiłam, bo stwierdziłam, że nam się też przyda. I ostatnie dwa produkty, z którymi chciałam z Wami się podzielić, to są te kapcie. Te kapcie są wszędzie, po prostu widzę, tyle osób je miały. Tak, jak je widzę, to od razu się uśmiecham. To ja sobie zamówiłam na moje urodziny. I dodatkowo te buty. Nie chciałam, to są takie like Converse dupes. Nie chciałam zainwestować te pieniędzy, co kosztują Converse na takiej platformie. Bardzo mi się podobał ten look. Widziałam bardzo wysokie recenzje na te buty i stwierdziłam, że je wypróbuję. Fajnie będą wyglądać na jesień. So, bardzo się cieszę, żeby je wypróbować. Widzieliście, że tutaj mamy dużo takich gadżetów do kuchni, do pielęgnacji. Będę testować i myślę, że większość nam się przyda, jak mówię. Będziemy to używać sporo. Znacie tą firmę Timu? Czy kiedyś zamawialiście? Czy macie pozytywne wrażenia od nich? Czy bardziej negatywne? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i future baby, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!